Siema, dzięki za aktywność pod ostatnim filmem. Za to przychodzę do was z jeszcze mocniejszym materiałem. Poczuty, wysoko postawiony admin dał mi perma za cheaty za to, że nakopałem jego spłakaną ekipę bez żadnej broni. Jeszcze przed tym zweryfikowałem kolejny samozwańczy najlepszy serwer WLOW i wyszło jak wyszło. W skrócie to pełna dominacja WLOW, więc oglądaj do końca. Za taki banger zostawcie 400 lajków i biorę się za gotowanie kolejnej bomby. Zostaw suba z dzwonem, żeby coś takiego cię nie ominęło i napisz cheaty w komentarzu, to ci przypnę serce. Elo. Podoba mi się ogółem weryfikowanie samozwańczych najlepszych serwerów WLOW. Więc dzisiaj weryfikujemy. Zabiję tego psa zaraz. Zajebiście, mam zmienić rozdziałkę z 4x3, ale mi się to nie ładuje. Idealny moment po prostu, żeby mi się to nie ładowało. Mnie wywali, będę znów godzinę musiał czekać, żeby wbić na ten serwer. Przysięgam, nie jestem nie wiem, co tutaj robi to w moim eku. Teraz każdy sprawdza optymalizację tych serwerów, więc nie wiem, jak to się robi, ale netgraf. Out. O, 37, no bardzo dobrze, bardzo dobrze. 50, o, to lubimy widzieć, to lubimy widzieć na serwerze. Ty c**u, karma. Karma, ty c**u. U góra, przepraszam. Wyjmij mikrofon z c**u, bo cię nawet nie rozumiem. Dzień dobry, szczeryfie. Dzień dobry. Teraz pytanie, czy on jest na afku? Czy tak naprawdę je płatki śniadajowe? Przed mój... O, nie jest na afku. Unik. Unik. Co? O, kadeci, proszę się zająć panem. Nie, to był... Ja... Co? To... Ja nie mam schizofrenii. Myślałem, że mam schizofrenię paranoidalną, jednak jej nie mam. Co? Jak? Za ciebie? Proszę? A kim on jest dla ciebie? Przełożonym. Wyśmieć mnie na tą celę? Jestem tutaj cały czas, nie chcę słuchać waszego p***ania. No czemu dwa razy? Powiedział, że jeśli się odwrócę i będę szedł w jego stronę. Wrócisz, dopójdziesz w jego stronę. Bądź człowiekiem, nie dopisuj mi tego. Ciebie f***że po lewej zapamiętam. Jeszcze tutaj wrócę. A, już od razu, o Boże. Let's go, let's go, let's go. Ile? Godzina? Zadłużenie policjanta. Zapchuł mi. Klamota? For sale? Maybe? Jebacie. Siema. Klamota? For sale? Maybe? Ruda k***a. Przepraszam. Nie chciałem tego powiedzieć. Chciałem się zapytać, czy mógłbyś sprzedać mi klamę. Dla takiego normika jak ja. Chciałbym się wspiąć kiedyś na szczyt hierarchii gangsterskiej. I bo wiesz, o co mi chodzi. To się nie zepniesz. Nie zepnę? Okej. Nic dziwnego, że jesteś rudy. Dobra, sorry, proszę, nie strzelaj, nie chcę 5 minut kolejnych leżeć. Błagam, przepraszam, dziękuję. Jebcie, ruda k***wa. Ale błona puściłem. O ja. Ale ładnie pachnie. Jestem p***ny. Pomóc ci? Już ci pomagam, gościu. Zerknę do twojej kieszeni, może masz jakąś zapalniczkę. Co ty robisz? Zostaw mnie, co ty pomagam robisz? Pomagam ci. Ja nie chcę, bo ja będę musiał płacić. Nie będziesz musiał płacić. Za darmo mam ten, tu medyka? Ta, to jest czarny. Tylko stary, ja nie mam żadnego ubezpieczenia, nic nie mam. Aha. Aha. A nie, tutaj nie ma. Nieważne. Wsiadaj. No nie, ja muszę iść spać, ja idę spać. Dobra, pewnie, zapiekuję się tą lala. Nie idź spać, bo inaczej się... Aha. Wsiadaj. Wsiadaj w tym momencie. Daj to, daj tę reginkę. Wsiadaj, już daj. Ej, wiesz, powiedz, grał? Jak? Że tak dobrze moduluje głos. Dobra, to możesz skończyć banem. Czy przeniesiesz mnie na szpital? Pomóc pani? No, jakbym mógł... Ty, a ci wyjaś kurwa tapa jak wstanę, czy co? Nie rób takich rzeczy, gościu. Dobra, nic tutaj nie masz. Jesteś wolny. A wy nie, na razie. Ej, mam do was pytanie. Kogo pierwszego wyjaśnić? O, siema, grafam. Macie klamki? Fity. Kurac. To było silniejsze ode mnie. Bo to było silniejsze ode mnie. Idealnie to zrobiłem. Yo. Co ty gównie? Można do gangu? To są gangsterzy, celowali do mnie z klamki. Jak nie tak, celujecie do mnie z klamki. Czy nie strzelacie do mnie, ała! Zostawcie mnie! Macie teraz przypał. O kurde, pomogłem. Przepraszam, pomogłem im. Zaczekaj. Chcielibyście mi dać klamę? Nie mamy. Czemu jesteś rudy? Miałeś tyle kolorów do wybrania, wybrałeś rudy. Chcesz być naprawdę jebany?
cudowny kolor, byku. No to z tej strony, ja jestem rudy, ty jesteś czarny. Eri jeszcze nie mówi. Jezu. I co w związku z tym, że jestem czarny? No właśnie to. Że jestem gorszy? Nie, niekoniecznie, ale podobnie jak z rudym. Aha, ty masz podwójne kombo, bo nie mówisz R. Siema, nadszedł czas na gwóźdź programu, czyli Waves RP. Jak może pamiętacie, już kiedyś oceniałem ten serwer, ale nie było to przyjemne doznanie. Wiesz mi. O, no widzę, że na porządku dziennym tutaj. Fajnie, fajnie się bawimy. Fajne to Waves roleplay. Dobra, możemy lecieć. Co? Więc pomyślałem, że przez 10 miesięcy może coś się zmieniło. Myliłem się. Dobra, co to jest? Co to jest? I co to jest za muzyka w ogóle? Dobra, zobaczymy, czy jest Kaza. Właściciel serwera nauczył się na błędach. Może coś się zmieniło od tamtego czasu. Staram się na twarz. Staram się na maskę. Wyrzuciłem cię z auta. Chcesz bana? Z nieodgrywania akcji roleplay? Kto to? Kto to? Kto wam się lewa, prawa? Kto to jest niby? Czyli kto? Łapy. Takie miejsce. Co łapy? Temu rzeczy. Ja nie mam łap. Kim ty jesteś? Jestem ich ziomkiem. Hop bez rąk. Nie mam rąk. Kim ty jesteś? Ich ziomkiem. Kim ty jesteś? Ręce do góry podnieś. Ale dlaczego od razu ręce? No bez przesad. Dobra, odjeżdżam. Odjeżdżam, nic nie mam. Ja się to znalazłeś, ręce podnosisz. Nie. Mam cheaty. Raz, dwa. Pięć, raz. Trzy, mam cheaty, przyznaję się. Nie jestem tym czarym. Wow. Nie strzelaj do tego. Pa. Dawaj. Mi się des, I'm stara. Zrobię inaczej. Nie. Wynoby. Brawo. Ja go nie zastrzelę, pójdź go. Tak? Oni med zabiorą. Puść go. Tak? Wy przygłupi, debil, on odjeżdża. Jak się jesteście przygłupi, nie? Dobra, on za wakacje, ja już mi wakacje puszę. O, okej. Okay. Jakie przygłupy! Co tam? Zamknij ryj, Leszu. Czemu leżysz? Czemu was pokonałem nawet nie mając broni i nie strzelając za was? Jak się z tym czujesz? Że jesteś poniżej zera w 5M. Zamknij ryj, psie. Do ojca nie gadasz. Co? Gówno, do ojca nie gadasz. Hm? Do ojca nie gadasz. Ała. Hm? Gówno. Aha. Fajny profix? Jakiś przygód, nie? Uff! Wow! Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Skąd wiedziałeś, strzelaj że tu jestem? No i co zrobi, jak on ma tego? Ale wy przygłupi jesteście wszyscy tutaj. Mogę cię wypuścić, tak szczerze. Bo nie jestem taką osobą. Ale pod jednym warunkiem. Przeprosisz mi ojca. Wam starego. Mojego? No. Mój tata nie żyje. Nie mam nic personalnego do Waves RP, ale w tym momencie jest przekraczana pewna granica. Możliwe, że chodzi tutaj o jego wychowanie, ale możliwy jest też zły wpływ przez samo Waves RP. Oczywiście nikogo tutaj nie osądzam, ale właściciel serwera może powinien zacząć przyciągać uwagę na to, jakie osoby grają na serwerze lub jaki wpływ sam serwer ma na nie. Z czego się śmiesz? Starego. Z mojego starego się śmiesz, że nie żyje? No. A, okej. Okay. No a ty chodmorem na dnie śmieciu? Nie zrozumiałem tego zdania nawet. No bo jesteś przygłupi. Bo se plenisz, może dlatego. No nie, bo jesteś przygłupi. No co tam? 1043. Jezu, jak ja się cieszę, że wbiję na ten serwer. Powód bana, hity. From Kubuś Ruchatek. O, Kubuś Ruchatek, siemanko. O, jest Kubuś Ruchatek. Hello. Siemanko, bo dostałem bana za cheaty, tak się składa. Czekaj chwilę. No, co tam jeszcze? No, siemanko, dostałem bana za cheaty, tak się składa. No, nie wiem. No, a w momencie, gdy wziąłeś chłopa, nie da się nic tobie zrobić. Jakby przenikam przez siebie wszystko. Ale ja inne pytanie zadałem, czemu dostałem bana za cheaty? Za to, że mówisz, że masz god moda. I po prostu masz cheaty do sprawdzenia. I mówiłeś mi tak samo, że masz cheaty na parkingu. Miałem antytrola. No to masz cheaty do sprawdzenia na ich. Mówiłeś, że masz cheaty, no. Ale miałem antytrola. No powiedziałeś, że masz cheaty, no. No ale no, to... Dobra, no to chodźmy to... na po prostu na 5 dni. Ja cię k***a nie znam. Dziemek do niej mówi, ty k***a grama zbanować, grama. Kto to k***a jest? No okej, to nic nie zmienia, możesz mi... W momencie, gdy trzeba... Dobra, idź graj, tylko nie odpowiedź. I nie mów, że masz antytrola, ani nic, tylko normalnie. Dobra, dziękuję bardzo, Kubuś Ruchatek. Pozdro. Hello. Waves RP dalej w formie. No dobra, i co, już tak bez niczego małe podsumowanie zrobię. Co sądzę o Waves RP? Skaza, taka rada przyjacielska. Sprawdzaj, kogo bierzesz do administracji, a tym bardziej jako head administratora, bo jak widać, bywa różnie.
Serwer sam w sobie, za dużo na nim nie pograłem, więc jeszcze nie jestem w stanie go w sumie ocenić, tylko widzieliście tą akcję. Przykra niestety akcja, bardzo przykra. Nie mówię, że jeszcze nie będę nagrywać z WaveZRP. Jeśli nie dostanę perma, to myślę, że jeszcze wbiję, bo rzeczywiście może coś się zmieni po moim filmie, jeśli będzie jakiś wydźwięk. A, w sumie już wam mogę zradzić, że będzie kolejny odcinek z WaveZRP, bo mam korumpa w administracji i mam dzięki niemu przedmioty, więc możecie się spodziewać kolejnego odcinka. Może będzie więcej, jeśli nie dostanę perma. Proszę, nie peruj mnie skaza. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie i zostawcie łapę, bo taki content jest chyba bardzo fajny, mam nadzieję. Jeśli nie zostawisz, to do ciebie przyjdę w nocy, więc lepiej zostaw.